Jesteśmy na trzeciej sekcji w dniu dzisiejszym. To jest sektor bruku Bernarda Hinault, który został dołączony do wyścigu 28 marca 2005 roku. Dość trudny sektor. Pamiętam go z edycji, w której startowałem. Wiodący między polami, w tumanach kurzu, też o dość nieregularnej i o takiej zniszczonej nawierzchni, czyli kostce bruku. Zobaczymy, jak będzie teraz, jak to będzie wyglądało teraz. Po zakończeniu, po przejechaniu tej sekcji podzielę się informacjami odnośnie stanu tego sektoru. Na sekcjach jest bardzo taki tłusty, gęsty, nieprzyjemny, śliski kurz pomieszany z pyłem, z kwarcem, ze wszystkim. Bardzo śliski i wdzierający się wszystkimi otworami w ciało ludzkie, do oczu, do nosa, do ust, do wszędzie, gdzie tylko może się dostać, to się wdziera. To bardzo też utrudnia jazdę zawodnikom, więc to też jest dodatkowa trudność na tej trasie. Wyjechaliśmy z sekcji Bernarda Hinault. Jesteśmy w miejscowości Valère. To jest trzecia sekcja, którą dzisiaj odwiedziliśmy. Było bardzo dużo piachu, pyłu, kurzu, luźnych kamieni. Myślę, że na tej sekcji już będzie przed Arenbergiem, więc myślę, że wyścig tu się będzie powoli układał i będą tutaj fajnie zawodnicy jechali, fajne akcje się tutaj będą działy.